Nasza wycieczka rozpoczyna się na wyspie Oahu, która jest trzecią co do wielkości w archipelagu Hawajów. Na południowym wybrzeżu wyspy znajduje się Honolulu, główne miasto i jednocześnie stolica stanu Hawaje. Naszym pierwszym celem jest wizyta w historycznej bazie amerykańskiej marynarki Pearl Harbor. Centrum dla odwiedzających. Część terenu bazy została bowiem przekształcona w pomnik męstwa w II wojnie światowej. Corocznie przybywa tu około 2 milionów zwiedzających. W dniu 7 grudnia 1941 roku lotnictwo marynarki wojennej Japonii dokonało ataku na bazę. W trakcie kilkugodzinnego nalotu zniszczony został trzon amerykańskiej floty Pacyfiku. Ocalały jednakże amerykańskie lotniskowce, których tego dnia nie było w porcie. Następstwem ataku na Pearl Harbor było przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Zwiedzić łódź podwodną USS Baufin, która brała udział w działaniach podczas II wojny światowej. Mimo że część bazy jest swoistego rodzaju pomnikiem, to do dziś Pearl Harbor pozostaje jedną z najważniejszych baz amerykańskiej marynarki wojennej. Leży 3000 mil od zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i 4000 mil od Japonii. W wodach zatoki znajduje się Arizona Memorial. Muzeum zostało zbudowane ponad leżącym na małej głębokości wrakiem zatopionego pancernika Arizona. W trakcie japońskiego nalotu nastąpiła na nim wewnętrzna eksplozja, w wyniku której zginęło 1102 marynarzy. Wrak leży na tyle płytko, że niektóre jego elementy wystają ponad powierzchnią wody. Na tablicy upamiętniającej wszystkich poległych nie brakuje polsko brzmiących nazwisk. Przez otwór w podłodze wrzucane są kwiaty jako wyraz szacunku dla poległych marynarzy. Nazwa bazy Pearl Harbor pochodzi od zatoki, w której się znajduje. Natomiast nad zatoką leży liczące około 50 tysięcy mieszkańców miasto Pearl City. Zwiedzający są dowożeni do Arizona Memorial łodzią marynarki wojennej. Przenosimy się teraz na okręt muzeum pancernik USS Missouri. Jest to ostatni pancernik zbudowany przez Stany Zjednoczone i zbudowany w 1944 roku. Działa kalibru 406 mm, za pomocą których można było ostrzeliwać cele na odległość do 44 km za pomocą pocisków przeciwpancernych o wadze 1225 kg. W pancerniku Missouri cumującym w Zatoce Tokijskiej w dniu 2 września 1945 roku została podpisana bezwarunkowa kapitulacja Japonii, co było równoznaczne z oficjalnym zakończeniem II wojny światowej. Pancernik zakończył swą służbę udziałem w działaniach wojennych w Zatoce Perskiej w 1992 roku. W oddali widać Arizona Memorial.
Pearl Harbor udajemy się do leżącego w niewielkiej odległości Honolulu. Honolulu to nowoczesne miasto z licznymi wieżowcami, rozbudowaną infrastrukturą turystyczną, edukacyjną i społeczną. Pomnik króla Kamehamehy V, przed historycznym budynkiem Aliolani Hale, w którym obecnie mieści się Sąd Najwyższy stanu Hawaje. Do 1893 roku miał tu siedzibę rząd Królestwa Hawajów. Odrestaurowana historyczna sala sądowa. W centrum miasta jest dużo terenów zielonych. Miasto powstało na początku XIX wieku, a od 1845 roku było stolicą Królestwa Hawajów. Pałac Iolani, jedyny w Stanach Zjednoczonych pałac królewski. Pomnik ostatniej królowej Hawajów Lili Uokalani, obalonej w 1893 roku. Obok pałacu budynek Kapitolu, będący siedzibą Senatu i Izby Reprezentantów stanu Hawaje. Budynek otacza basen symbolizujący Pacyfik. Kolumny na całym obwodzie budynku symbolizują palmy królewskie. Pomnik ojca Damiana, który zmarł po 16 latach opiekowania się trędowatymi, został kanonizowany w 2009 roku. Dzwon Wolności podarowany przez Kongres i Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wieczny ogień jako hołd dla tych, którzy zginęli w operacjach wojennych. Po tym wstępnym zaznajomieniu się z miastem jedziemy na wybrzeże, by cieszyć się pięknymi widokami. Zatoka Hanauma leży 16 km od Honolulu. Po hawajsku znaczy zakrzywiona zatoka. Jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych na wyspie Oahu. Rocznie przybywa tu około 1 miliona turystów. Plaża nad zatoką jest porośnięta palmami i kolorowo kwitnącymi krzewami. Jest jedyną płatną plażą na Hawajach, a fundusze z biletów są w całości przeznaczane na ochronę przyrody tej unikalnej zatoki, w której rafa koralowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Zatoka powstała w miejscu wygasłego krateru wulkanicznego, który otworzył się półkoliście na wody oceaniczne. Jedziemy dalej malowniczą drogą biegnącą wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Od czasu do czasu zatrzymujemy się, by podziwiać wspaniałe widoki oceanicznego wybrzeża.
Wracamy do Honolulu, ale zanim dotrzemy do miasta, wjeżdżamy tunelem do wnętrza krateru wygasłego wulkanu zwanego Diamentową Głową. Swą nazwę wygasły wulkan zawdzięcza angielskim żeglarzom, którzy sądzili, że w zboczach góry tkwią diamenty. Świecące z daleka plamki okazały się kryształami kalcytu. W najwyższym miejscu ściany krateru mają 232 metry. Niedaleko Diamentowej Głowy leży dzielnica Honolulu, w której jest najbardziej znana hawajska plaża Waikiki. Na samej plaży stoi posąg hawajskiego sportowca Duke'a Kahanamoku. Przybrzeżne fale Waikiki są dogodne dla surfowania, dlatego część plaży wydzielono dla surferów. Niegdyś Waikiki to była plaża jedynie dla rodziny królewskiej. Dopiero po wybudowaniu pierwszego hotelu na samym początku XX wieku rozpoczął się rozwój turystyki. Obecnie jest to jedno z najbardziej zatłoczonych miejsc na całych Hawajach. W wyniku erozji plaża zaczęła zanikać. Od lat 20. do lat 70. XX wieku przywożono tu piasek, a obecnie jego stan jest systematycznie sprawdzany i w razie potrzeby uzupełniany. Posąg jednego z hawajskich książąt na promenadzie przy plaży. Trudno uwierzyć, że w tym miejscu, gdzie obecnie wznoszą się ogromne hotele z luksusowymi restauracjami i dyskotekami, były mokradła, które osuszono dopiero w latach 20. XX wieku. Z plaży doskonale widać Diamentową Głowę. Wlaje na terenie o powierzchni 17 hektarów należącym do Mormonów ulokowano Centrum Kultury Polinezyjskiej. Przedstawiciele kultur regionu prezentują swe spektakle, tańce i obrzędy. Tancerzami i śpiewakami, a także pracownikami centrum są młodzi mieszkańcy Wysp Pacyfiku. W zamian za bezpłatną pracę w skansenie mogą uczyć się na sąsiadującym z centrum prywatnym Brigham Young University. Są tu przedstawiciele Hawajów, Tonga, Tahiti, Maorysi z Nowej Zelandii, Samoa i Fidżi. Aloha! Just in hues of blue, representing Waikiki, Sky Father, and the Starry Ground. Hey, boy, 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 hey, boy
płakał. Moja muzyka, bardzo w zrekonstruowanych wioskach ludów Pacyfiku można obejrzeć dodatkowe występy. Tu pawilon hawajski. Taniec z akompaniamentem ukulele. Za wodą wznosi się świątynia Sfidżi. W otwartej świątyni Marae w tahitańskiej wiosce uczestniczymy w ceremonii zaślubin.
Nowej Pawilon w wiosce z archipelagu Tonga. Przenosimy się na występy do wioski Maorysów. Wojenny taniec Maorysów. W wiosce z archipelagu Samoa oglądamy wzniecanie ognia, rozłupywanie orzecha kokosowego i wspinanie się na palmę. Pobyt w centrum kończymy kolacją, która jest okazją popróbowania tradycyjnych polinezyjskich potraw. Zacumowany przy nieczynnym Muzeum Morskim, jedyny zachowany zbiornikowiec o napędzie żaglowym. W tle widoczny jeden z symboli Hawajów, wieża Aloha. Wybudowana w 1926 roku wieża Aloha ma 56 metrów wysokości. Aloha to wyraz w języku hawajskim używany jako powitanie lub pożegnanie. Stojąca przy wieży rzeźba hawajskiej tancerki. Przejście pod wieżą prowadzi do nabrzeża portu w Honolulu. Wieża była latarnią morską, ale w latach 60. ubiegłego wieku utraciła tę funkcję. Wieża sąsiaduje z nowoczesnym centrum Honolulu. Jest tu ponad 50 budynków o wysokości powyżej 100 metrów, a dalsze są w budowie. Siedziba Banku Hawaje. Honolulu liczy ponad 400 tysięcy mieszkańców, z tego więcej niż połowa jest pochodzenia azjatyckiego.
kościół Kawajahao, pierwszy kościół chrześcijański na wyspie Oahu, wybudowany w 1842 roku. Do jego budowy użyto 14 tysięcy płyt koralowych wyciętych w pobliskiej rafie. Wieżę zegarową ufundował król Kamehameha III w 1850 roku. W niedzielę odbywają się tu msze w języku hawajskim i angielskim. Przy kościele jest mauzoleum króla Lunalilo oraz niewielki stary cmentarz. Ratusz wybudowany w 1928 roku. W mieście jest wiele takich miejsc, w których można odpocząć. Wybudowany w 1901 roku hotel Moana, który zapoczątkował turystykę na Hawajach. Gościła tu m.in. Agata Christie w 1922 roku. Niedaleko plaży Waikiki mieszczą się małe centra handlowe. Przechowalnia desek surfingowych, gdyż Hawaje to prawdziwa mekka surferów. Niemal połowa plaży Waikiki jest wydzielona specjalnie dla nich. Widok z plaży Waikiki na nieaktywny wulkan Diamentowa Głowa kończy nasz pobyt na wyspie Oahu. Przenieśliśmy się na wyspę Hawaii, którą dla odróżnienia od stanu Hawaje zwie się często Big Island. Jesteśmy w pobliżu miasta Hilo, największego miasta na wyspie, nad zatoką o tej samej nazwie. Big Island to największa i geologicznie najmłodsza wyspa w archipelagu Hawajów. Ma 10 432 km2, co stanowi ponad 60% powierzchni całego archipelagu. Nadmorskie skały wyglądają jak świeżo zastygła lawa. W pobliżu naszego hotelu jest 10-hektarowy park Lili Wokalani z japońskim ogrodem uważanym za największy tego typu ogród poza Japonią. Naturalna marina w niewielkiej zatoczce. Hilo liczy około 45 tysięcy mieszkańców i jest centrum administracyjnym wyspy. Ma tu siedzibę uniwersytet i liczne placówki kulturalne. Hilo było dwukrotnie poważnie zniszczone przez tsunami. W 1946 roku po trzęsieniu ziemi w pobliżu wysp Aleutskich fala osiągnęła 14 metrów. Zginęło wówczas 160 osób. Po tym zdarzeniu utworzono Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami. W 1960 roku po silnym trzęsieniu ziemi w Chile fala osiągnęła 8 metrów i zginęło 61 osób.
Kościół katolicki pod wezwaniem świętego Józefa. Budynek sądu i urząd pocztowy. Muzeum Tsunami. W Hilo jest także międzynarodowe lotnisko. Drzemiący wulkan Mauna Kea z obserwatorium astronomicznym na szczycie. 75-metrowy most dla pieszych umożliwia wejście na małą wyspę Mokuola, co po hawajsku znaczy Wyspa Życia. Zwana jest ona także Coconut Island. Można tu skakać do krystalicznie czystej wody z 6-metrowej kamiennej wieży. Miejscowi przybywają tu na piknik w małych pawilonach lub wprost na trawie. Na wysepce odbywają się też ceremonie związane z zawarciem związku małżeńskiego. Wysepka leży w bezpośrednim sąsiedztwie odwiedzonego już przez nas wcześniej japońskiego ogrodu królowej lilii Uokalani. Ruszamy w objazd okolic Hilo. Na początek plaża Punalu, na której często pojawiają się żółwie. Rainbow Falls o wysokości 24 metrów. Jaskinia jest częścią 40-kilometrowego tunelu lawowego, który powstał w wyniku erupcji wulkanu Mauna Loa w 1881 roku. Wówczas lawa dotarła na odległość 2,5 kilometra od Hilo. Pień papierowego eukaliptusa. Para endemicznych gęsi hawajskich. Jesteśmy na terenie hawajskiego wulkanicznego parku narodowego i wchodzimy na ogromne pole lawy. Powstało ono w wyniku erupcji lawy ze stożka Mauna Ulu, należącego do wulkanu Kilauea. Erupcja lawy trwała nieprzerwanie od maja 1969 roku do lipca 1974 roku, a więc ponad 5 lat. Wulkan wyrzucił 350 milionów metrów sześciennych lawy, która pokryła obszar o powierzchni 44 km kwadratowych, a jej grubość dochodzi do 7,5 metra.
przechadzka tunelem lawowym na Huku, który powstał 400 lat temu. Nocny widok wydobywających się z krateru rozżarzonych wulkanicznych gazów kończy nasz pobyt na Big Island. Naszą wycieczkę kończy krótki objazd po wyspie Maui. Maui jest drugą co do wielkości wyspą archipelagu Hawajów. Ma 1883 km2 i liczy 117 tysięcy mieszkańców. Maui jest prawdziwą mekką surferów. Jesteśmy przy Hoakipa Beach, przy której odbywają się surfingowe zawody profesjonalistów. Fale mają tu znacznie większą prędkość i siłę niż w innych miejscach. Na tle tych pięknych widoków kilka ogólnych informacji o Hawajach. Są one najmłodszym z 50 stanów USA. Archipelag Hawajów jest pochodzenia wulkanicznego i obejmuje 137 wysp rozciągniętych na długości około 2,5 tysiąca kilometrów. Tylko 7 wysp jest zamieszkałych. Ciekawostką jest, że język hawajski nie miał wersji pisanej. Dopiero w 1820 roku zachodni misjonarze mieszkający na Hawajach ustalili jego pisemną wersję. Hawajski alfabet zawiera 8 spółgłosek H, K, L, M, N, P, W i apostrof oznaczający krótką przerwę w trakcie wymawiania wyrazu, tak zwane zwarcie krtaniowe. Do tego dochodzi 5 samogłosek A, E, I, O, U. Wierzyć, że zaledwie kilka kilometrów dalej, w tej samej części wybrzeża, fale już nie są tak gwałtowne. Można tu spokojnie plażować i zażywać kąpieli. Wśród hawajskich wysp najwięcej plaż jest na Maui, podobno aż 81. Na koniec objazdu po Maui udajemy się do turystycznego miasteczka Lahaina. Jedną z osobliwości w Lahainie jest park drzewa banyan, czyli figowca bengalskiego. Jest to pojedyncze drzewo, które ma 16 pni. Figowiec został posadzony w 1873 roku jako 2,5-metrowe drzewko. Obecnie ma 18 metrów, a jego korona pokrywa teren o powierzchni 2700 m2. Jest to największe drzewo banyan w Stanach Zjednoczonych. Lahaina cieszy się dużą popularnością. W sezonie turystycznym w tym 11-tysięcznym mieście przebywa około 30 tysięcy turystów. Nieruchomości są tu najdroższe na Hawajach. Luksusowe mieszkania i domy osiągają ceny powyżej 5 milionów dolarów. Port w Lahainie zapewnia turystom wiele atrakcji. Rejsy na obserwowanie wielorybów, łowienie ryb oceanicznych, żeglowanie, nurkowanie i wiele innych.
dla Hainą zachodzi słońce, a wraz z nim kończy się nasz pobyt na tych często nazywanych rajskimi wyspach.